dobry, kochani. Dziękuję za te wszystkie subskrypcje, za zainteresowanie po ostatnim filmie. Jestem pod wrażeniem. Jestem tak pozytywnie zaskoczony tym, jak to z Was zainteresowało. Aby ostatni film, to gdzieś tam zaraz zawieszę, to było jak robimy druciki w tym Shermanie. Stewardzie, przepraszam Was. Ale były pytania. Jednym z pytań, myślę, że chyba bardzo ważnym, jest jakby w ogóle budowanie, jak podejść do zaczęcia budowy modelu, tak? Dzisiaj wziąłem, pomyślałem, że może Was zainteresować Mitsubishi J2M3 Rider. Można go kupić, bo to jest mały model z roku, jak tu jest napisane, 84. Można powiedzieć, że dawno, dawno temu. Ale to było wtedy moje dzieciństwo. I zaraz po stanie wojennym, jakby ktoś chciał historii. Ale to zostawmy. Pierwsze, co jest naprawdę według mnie ważne, to zaznajomić się, poznać w ogóle, co miał autor w tym małym modelarzu do przekazania. To znaczy, przeczytać historię. Myślę, że jeśli ktoś się bawi modelarstwem, to tak samo i historia może być dla niego ciekawa. Dlaczego, po co ktoś tam konstruował. I przeważnie są to maszyny wojenne. Ale idąc dalej za myślą, opis i historia konstrukcji i kto utworzył, to jest jedno, ale efekt jest ważniejszy. Jak to wykonamy, więc budowa modelu. I tu bym stawiał na to, żebyście zanim podejdziecie do jakiegokolwiek modelu, czy to będzie plastikowy, drewniany, jakikolwiek, przeczytać, poznać, zaznajomić się, co jest potrzebne, w którym miejscu i jakie mamy części, więc przejrzeć. Tak, tu jest kadłub, mamy łatwiejsze elementy, jak tu szybki, ale mamy też elementy, które możemy jakby wejść głębiej w ten model, więc w tym przypadku kokpit zbudować, tak? Popatrzeć tak naprawdę, jakie cyferki mamy, literki, co? F. Jeśli mamy oznaczone 4E, F, coś tam, przeważnie dotyczy to jednego elementu składające się z wielu, tak? To jedno. Jeśli już sobie oglądamy, tu mamy wręgi na przykład, tak? To są przeważnie wręgi, więc to jest jakby szkielet modelu, tak? Tu mamy opis, jakie potrzebujemy druciki, tak? Jak wyginać. Przeważnie jest to 1 do 1 skala, to znaczy 1 centymetr odpowiada 1 centymetrowi, tak? 1 do 100 jest to skala 1 centymetr, odpowiada 100 centymetrom, tak? Na pewno będę w najbliższym czasie pokażę, jak z geometrii zbudować sześcian, na przykład. Jaką siatkę trzeba wyrysować i co trzeba brać pod uwagę, żeby powstał nam ten sześcian, ta kostka na przykład, nie? Prostopadłościan, tak? I wiele innych. Ale już wracając, tak, w tym przypadku mamy opisy, rysunki, cyferki, więc zapraszam Was, jeśli chcecie zacząć nawet mniejsze, większe, zapoznać się jakby z instrukcją. Bo instrukcja nam mówi, budowa modelu. W tym przypadku to jest 84 rok, więc to jest całkiem inaczej, ale mamy napisane podstawowe narzędzie, nożyczki, nóż lub scyzoryk, tak, linijka. Ja używam metalowej, tak? Cążki do cięcia drutu. Mogą być różne. To już zbieramy to, co nam potrzebne jest. Co jest nam wygodne jakby w budowie. Gumka kreślarska. Na gumce możemy odbijać, wręcz tworzyć półokrągłe jakieś elementy klejąc, tak? Jaki klej? Ja na przykład używam hydroligatorskiego. Jestem bardzo przyzwyczajony, ale jest Hermol, Butapren, które mogą nie pasować wielu osobom do tego, żeby zapachowo, tak? Mocny jest zapach. No i tutaj wspominamy
o tekturze na przykład, tak? Nie grubsza niż 1 mm, tak? Wynika to z tego, że jeśli mamy płaszczyznę, które są kształtowane, to jest płaszczyzna, tak? Kształtowane na wrędze, to jest wręga. To jest wyliczone, jeśli był dobry projektant tego modelu na przykład, czy innego, przepraszam, to jest tak, że ma stykać się dokładnie, tak? Więc jakby już wstępnie namawiam do tego, sobie przejrzeć, tak? Co jest potrzebne? Tu jest o balsa, tak? Jakiś kartonik, nie wiem, narzędzia, druciki. To już można się przygotować, jak ktoś chce. I teraz zrobimy element 1. I teraz punkt 2. I teraz tak. Chcemy ten element stworzyć. Punkt 2. Jeśli to jest element modelu, tak, to znaczy, że będzie w środku coś jeszcze. I teraz mamy, przepraszam, dwa. Jeśli przyjrzycie się, dwa, dwójka. Teraz dwójka będzie obklejana na 2A, na 2B w ręgach. Teraz pamiętajcie, zaraz pokażę Wam, o co chodzi. Wręgi są tutaj ścięte, tutaj macie proste, tak? Więc będzie wręga musi być na tyle ścięta, żeby nam płaszczyzna dokładnie, fajnie jakby położyła się na tej wręce. I teraz tak, szukamy wręgi 2A i 2B. Wręga 2A, 2B. 2A, 2B. To ja sobie na przykład tak. Wezmę sobie nożyk. Widzicie, jak lubię modelarstwo kartonowe, więc każdy model nowy, to nie jest nowy, ale obecnie każda budowa, nazwijmy tak. I teraz tak, patrzę, żeby sobie nie przeciąć arkuszu, arkusza. To już jest kwestia językoznawstwa. Sobie dbam o to. No i się tępy jest. Ale ja sobie tu poradzę. Ponieważ obkleiłem sobie kartonik papierem ściernym, sobie na ostrze. Nie ukrywam te ostrza. Dobra. Papier stary jest. Kapon. Jest coś takiego kapon. Jednak z kaponem trzeba na tyle uważać. Jeśli kogo się za dużo użyje, po pierwsze karton może nam łamać się, a po drugie w modelach kartonowych jest tak, że papier nasiąka, tak? I dopiero klei. I teraz jeśli bardzo dużo użyjemy, a nie ukrywam, też kiedyś byłem początkującym modelarzem, to się uczymy zawsze. Jeśli coś robimy, to uczymy się, a przeważnie na błędach i nie pamiętam. Nie bójcie się błędów. Jeju, następny model zrobić. Któryś z kolei. Jak będziemy uważać, to. I teraz tak. Mam wręgę 2A, 2B. Tak? Wyciąłem sobie wręgę 2A. A przy okazji jeszcze wytnę element 2. Tutaj wycinam na razie nożyczkami. I zobaczymy, jaki będzie w ogóle. Na razie tak o cyk, bo ja wycinam, żeby. O. Buduję na tych dwa. 2A, 2B. Mitsubishi, nasz model. J2 Rider. I teraz tak. Ja sobie robię tak. To jest na tyle elastyczne, tak, że na tym bardzo trudno byłoby w ogóle przykleić coś tam. Jest metoda też taka, że na przykład robimy sobie takie ząbki. No i też przyklei się, ale nie będzie to na tyle, będzie trudno, bo jest słaby. I teraz mam kartonik 1 mm.
Przykładam sobie, tak, tak, żebym wiedział, gdzie klejem. Mam ołóweczek. Zaznaczam sobie, że w tym miejscu będę wycinał to. Teraz biorę sobie klej. Tu mam introligatorski. Może być budapren, coś tam. Klej introligatorski jest dla mnie przyjazny. Może być jeszcze ten wodny. O. Mam tutaj z boku. To jest gumka, więc łatwo mi później, jak wyschnie, taki plastik, gumka, ale ok. Nawet mogę sobie tutaj ciapnąć dokładnie i w tą powierzchnię sobie klejem smaruję. Mogę patyczkiem, tak. Pamiętać trzeba, że ten klej też za dużo też nie może być, ponieważ kleje wodne mają to do siebie, że wyginają karton. No i przy dużych powierzchniach, o, tak sobie rozmazuję, trochę mi przesycha. Odkładam, żeby łokcia nie włożyć. Przykładam. I za jakiś chwilkę mogę sobie tu gumeczką podotykać mocno. Cyk. Dobra. I będę miał. I teraz, jeśli mam już coś takiego, możemy nożyczkami, ale chcemy osiągnąć płaską powierzchnię na krawędziach, tak? Nożyczki mają to do siebie, że ścinają. To jakby to też własnego doświadczenia. O. Biorąc ostry nożyk, pamiętajcie, że wszystko to jest jakby moja metoda. Możecie sprawdzić, możecie swoją wymyślić. Na tym polega kreatywność tego modelarstwa, że szukamy własnych rozwiązań, podpatrujemy innych. Ja lubię to rozwiązanie i teraz sobie ten karton, jak zawsze kilka razy, bo jest gruby, przetrzeć. A to jest nożyk, który ostrzyłem na papierze. O. I już mam przestrzeń. To jest nie potrzebuję, bo mogę odłożyć. I odłożyłem. Teraz tak, mam swoją małą, a tego małą, bo mi łatwo będzie kręcić. I wycinam. Może jeszcze inaczej. Niech jeszcze mi bardziej mi to przesnie. Widzicie, jeszcze jest prosto, tak? To zrobię sobie wycinkę tego. Okulary zdejmę, bo już stary jestem. Linie proste sobie zawsze przykładam i przycinam. Przeważnie jest tak, że po zewnętrznej linii, tak? Już tak obliczone jest, że tutaj sobie zrobię tak. Tak. Patrzę, czyli wszystko może będziecie widzieć. Trzeba sobie uważać, by nie przedrzeć. Nadmiar sobie zawsze przepycham gdzieś tam na bok. Teraz sobie zrobię delikatnie, powoli. No i tak czasem cały sobie. I tu już sprawa jest też jasna, ponieważ będzie trzeba bardzo równo uważać, żeby były to na tyle gładkie cięcia i spokojne, żeby nie robić szarpanych i delikatne. O. Dokładnie, żeby tam gdzieś na krawędzi ciąć. I sobie wyciąłem. Cyk. 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 O. Tu mam jedno cięcie. Tak, tutaj możemy później zrobić retusz. Tu jeszcze tylko. No i sobie tam patrzę. No jest nieźle. Lecimy dalej. Dłuższe, takie spokojne.
Nie jakieś takie coś, bo będą zęby, nie? Delikatnie pierwsze cięcie. Tu mamy karton typowo już z drukarni, więc jest cienki, ale pierwsze cięcie zaznaczamy, gdzie ma iść ostrze. Czasem przy grubszych, no to właśnie to pierwsze cięcie jakby nadaje już w ogóle przy następnych kierunek i miejsce, gdzie przechodzimy z cięciem, tak? Nie bójcie się. Kochani, jak zaczynacie, nie bójcie się. Tak, ze wszystkim. Młodzi, dziękuję młodym, że oglądacie. Naprawdę jest to dla mnie duże wyzwanie, żeby wam tak to przekazać, tak wam pomóc. Bo to tylko chodzi o to, żeby pomóc, żeby się coś wam wyszło. Nie jeden starszy popełnia błędy i głupio mu przyznać się, no ale wy macie to prawo, albo każdy na początku. Każdy może zmienić. Pamiętajcie, to jest zabawa. O. I teraz mam coś takiego, tak? Mam wycięte. Nie wiem, czy to widać. Czy widać? Coś tu mam, może widać, tak? Takie cięcie było. Może u góry, może tam, a może tam. Dobra. Wstępnie porządkujemy, żeby to nam gdzieś tam nie przykleiło się albo coś tam, bo klej. Teraz tak. Jeśli już tak, dochodzę do wniosku, że nie jest źle, a i bardzo dobrze, a i fajnie, to teraz tak, no jest coś takiego, mamy tu okrągłe. Dobra, to teraz wręga idzie. Przecinam sobie na pół, bo będzie mi łatwiej podejść z każdej strony. Jest to upierdliwe. No ale to mówię, to jest moja metoda. Sobie później robię takie, jakby dzielę na segmenty. Wiem, że inni inaczej robią. Ale od lat sobie tak ciupię nożykiem. Bo teraz tak. Mogę iść. Jeszcze mi nie wyschło, więc jest inaczej niż normalnie przy twardym, ale no mówię. Co tak idę i tnę. Tu już mi będzie przeszkadzać, to sobie tak przetnę. No i tak cięcie wygląda. Nie wiem, czy to widać? Tak. Później sobie papierkiem siernym sobie tam dorobię. Wygładzę. Tnę teraz, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to wygląda. Czy ta zabawa wam się podoba, czy nie. Czy to jest. Każda praca zawsze potrzebuje czasu. A żeby coś jeszcze fajnie wyglądało, no nie da rady szybko zrobić. Nie wiem jak wy, czy ofertę handlową, czy napisanie programu, ale to tak, żeby coś przy okazji umieć, zapamiętać. To wszystko trzeba przepracować. No tu już mi lepiej wyszło, więc idzie mi ostrze lepiej, tak? Tu mam segmenty. Ostrze na papierze tępi się. Pamiętajcie, jak już widzicie, że wam coś tam nie idzie, tępi się. O. Tutaj mi uciekło. No ale zaraz. Pierwsze cięcie nadaje nam miejsce. O, wiecie, tu mogę sobie. Muszę się spieszyć, bo materiał nie może być za długi, bo się nudzicie, nie? Patrzą, kurna, tnie
i tnie, i tnie. Babcia moja mówi zawsze, kurna chata. To jak się coś zdenerwowała. To na przykład mamy tak. I teraz środek potrzebuję, to sobie też tak nacinam. Robię sobie takie węższe, mniejsze. O. To jest karton 1 mm. Jeszcze mokry, nie przesychł, nie przykleił się, ale jakoś na razie chcę Wam pokazać, jak to idzie. I sobie tutaj uchwyt mam olfy, pasuje mi, ale i też taki kiedyś chiński kupiłem. Kiedyś, tylko mi się łamie, jak za bardzo cisnę. Zależy, jak ostrze jest, nie? To jest na dzień czoła. Cyk, 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 cyk. Czasem lepiej tak jest niż ciągać, bo możemy. W tym przypadku mam to w środku, to też biorę pod uwagę. Po prostu wpycham ostrze do przodu, więc mi przecina pod spodem. Głębiej. No i tak, o, wyszło mi więcej coś takiego, tak? Teraz mogę sobie już jakby pomiędzy dziurkami przecinam warstwę papieru, kartonu w tej chwili. Wiem, że tam są też mistrzowie, każdy ma swoje zdanie. Pamiętajcie, że to jest mój sposób, przy którym się dobrze bawię, więc jakby może być, co każdy ma swoją technikę. Inni wycinają te otwory, a ja tak robię. O, teraz jak mam coś takiego, co wymyśliłem, że biorę sobie papier ścierny i sobie wygładzam. Dlatego jak mam po zewnętrznej linii sobie, a tu delikatnie, tak? O. Jest szerzej. Mam kółeczko. A jak w środku, to sobie nakleiłem na patyczek. Jak będzie miękki karton, to będzie szarpało, nie? Więc możemy sobie tutaj coś tam. To jest. No i dobra. O, mam takie kółeczko, jeszcze jedno, ale tutaj już nie wycinam, nie? Robimy tak. Próbujemy przelecieć cały. Dobre ćwiczenia na palce. Cyk, cyk, cyk. No, jeszcze nie przykleiło mi się tu. Poszarpnąłem, ale mówię, to normalnie podklejam i co? I on się na następny dzień dopiero robię, ale że dzisiaj jest taki pomysł, żebyście po prostu wiedzieli, co się dzieje, kiedy. No tutaj ostrze miałem na tyle ostrze, że tak. Więc podkleić, niech przesnie, więc niech to będzie. Nie pędzić, nie spieszyć się. Myślę, tu mi to uciekło, ale. Cyk. 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 Mamy powoli kółeczko zrobione.
O, jest już prawie. Już, kochani, prawie już. Dzisiaj to wszystko szybko musi być. Szybko. Nie ma tego. Polecam takie właśnie zajęcia. Co by to nie było. Coś, kiedy sobie siedzimy, patrzymy. O, teraz znów sobie tutaj za. Tu już jedno kółko mam. Tu sobie zrobię. Pamiętamy też to, co tam było, nie? Możemy od razu ścierać papierem ściernym pod kątem, tak? Czasem tym nożykiem możemy sobie tu pościnać. Teraz pokażę Wam, jak to jest. Bo mam milimetrowy, tak? A chcemy, jak tu będzie. Tu mamy na szczęście, to jest ta wersja. To tak naprawdę powinniśmy tutaj sobie za trochę pościnać tą stronę, nie? Gdzie jest mój kartonik? O. Kartonik mamy. I tak sobie cyk. Wiemy. To jest wstępnie, tak? Musimy i tak zobaczyć, jak skleimy tamto. O. Papier mam na tyle drobny, że nie szarpie mi, tak? Dobra, wstępnie tak, bo to w tej chwili nie chodzi o to. I teraz no mam ten element, o, ja się kleję sobie, sobie pomożemy. Tu sobie rozciągniemy. Nie proponuję palcami, bo później można dotknąć w tym miejscu gdzieś tam i będzie słabo. I teraz tak, mam ten element. Ten klej, co ja zrobiłem teraz, to trochę za szybko. Więc i teraz co? Potrzebujemy jakoś go urobić, wyprofilować. To ja sobie robię tak. Cyk. Mam coś takiego. O. Wtedy łatwo. Wiem, że to może być trudne dla kogoś. Może tatę albo mamę poprosi. Lepiej z tatą budować, mówię. O, i teraz mam takie coś. To odłożę. Zrobiło mi się. No to co? Trzeba by przykleić. Patrzę sobie, że tutaj. To ten klej jest na tyle fajny, bo naprawdę zostawia żółte. Bo naprawdę zostawia żółte. Teraz ja sobie tu odtąd dotąd. Jeszcze jedno. Teraz jest na szybko, ale ja sobie na przykład robię retusz. Retusz robię sobie elementów tych białych, bo one będą widoczne gdzieś tam, nie? Tu na razie dzisiaj jest. Później jak skleję, to też mogę zretuszować. Tak, mam coś takiego. O. Mogę jeszcze sobie. Widzicie? Tu puściło mi, ale zaraz przyschnie, to nie jest tak. Ponieważ napięcia papieru. O, sobie taki mam trzymadełko. I teraz bardzo ważne też. Byśmy tutaj sobie skleili. O, widoczne jest. Nie wiem, czy to widoczne. Tu jest tak. O. Mamy element 2. Jeszcze jest fajnie, jak już mamy nawet wycięte, to sobie zrobić dwójkę. O. I już wtedy, bo czasem niektórzy wycinają wszystkie elementy i później lecą. O. No i mamy teraz, jak będzie dobrze sklejone, kochani. I teraz nam pasuje, powinno pasować. Jak dobrze okrągłe mamy wycięte, to powinno nam pasować.
No i widzicie, mamy, trzeba pamiętać o to na sucho. I proponuję, zanim się skleimy, przymierzyć na sucho. 2-3 razy przyjrzeć. Tak, na to wygląda, że według projektanta to wychodzi na styk. Są miejsca, gdzie nic, po prostu jest dziura. A zrobiliśmy tylko cięcia, więc nie obawiajcie się. W tym przypadku zrobimy też akcję klej. A teraz mamy tą stronę, tak? Zobaczmy, co ta strona nam powie. No, ta strona mówi nam, widzicie, bo teraz jak przymierzymy do czegoś płaskiego i dociśniemy, to następny element też będzie na kółku. I wtedy one muszą być tak tutaj płaściutko, to nie może wystawać, nie? Więc mamy FB. Tak, musimy sobie tutaj ściąć. Pozwolę sobie na ten papierek. Muszę do samej krawędzi sobie tutaj nożem, możemy to zrobić, nie? Jeśli to ma być z tej strony, to nożem powinno być tu. O. Zaraz sobie tutaj zrobimy. Wtedy nie będzie nam przeszkadzać, ale trzeba na tyle uważać, żeby nam na ta sama gojąca też polecam. Niedużo kosztuje w dzisiejszych czasach, bo kiedyś to ja to był wydatek. A Olfa? Dzisiaj już jest wiele firm różnych, nie? O. Jak sobie tutaj zrobimy? Tak. Tu jeszcze trzeba podgonić. O, tutaj już mam tak, że nie powinno mi przeszkadzać. Przykleić się i będzie. Mówię, to jak na skosach, tak? Papier na skosie będzie. No i powinno mniej więcej nie przeszkadzać. Normalnie to się dokładnie robi, tak? Ale chcę wam pokazać, jak to tam robię. Może kogoś zainspiruję, albo komuś. O, i teraz będę miał płasko. O, tu wiecie. Zaczyna się od modeli, a później można budować różne konstrukcje. Chodzi o pewne nawyki, tak? I do małym kosztem. I co? Robimy smarowanie klejem. Zrobię sobie tak. Patrzę sobie tu. Sobie tu. I tu, kochani. I tak. Spokojnie. Nigdzie nie pędzimy. Myślimy o fajnych rzeczach. Dać wyschnąć. Tak. Sobie marzymy. Fajna dziewczyna. Fajne samochody, żony i domy. O. To powinno wyschnąć. Powinniśmy też sobie tu. No
eksperymentujemy, tak? Eksperymentujemy. Zabawa jest. Jak tam się czujecie? Chodzi o to, żeby było fajnie. Bez stresu. Tak. Mamy sobie, wyobrażamy, jak to wygląda. Tak, bo potrzebujemy pewnej wyobraźni przestrzennej. O, to co? Nakładamy. Nakładamy. Sprawdzamy, czy jest płasko. O, widzicie, tu mi się nie dokleiło, ale mówię, to za szybko wszystko jest, ale tutaj sobie możemy jeszcze cyk. Aby nam nie wystawało, pamiętajcie. Aby nam nie wystawało. No i tyle. Myślę, że na dzisiaj bardzo długo było. Będę musiał to jakoś pociąć, żebyście to też wiedzieli. Więc dzięki. Dziękuję za subskrypcję. Tutaj mniej więcej wstęp pokazałem, jak to działa. I pozdrawiam wszystkich młodych, starszych modelarzy, którzy chcą wejść, którzy już budują, ponieważ tu nie chodzi o to ściganie się, kto lepiej robi, aby było fajnie, czysto, estetycznie. Aby było estetycznie, to jest jakby podstawa. Według mnie, tak, że jak jest czyste, cokolwiek, może być nieduże, proste, ale czysto wykonane, to myślę, że dokładnie. Nie ma tam jakichś zygzaczków, coś tam jakby. Chodzi o to, żeby ładne cięcia były i klejenia. Kleju, jak też nie, żeby nie było widać, jak na początku wiadomo, to jest trudne, ale wszystko z wiekiem przychodzi i uczymy się. Życzę Wam dobrego wieczoru, ewentualnie dobrego poranka, rano, weekend albo w ciągu dnia, ale pozytywne, żebyście mieli podejście do życia i żeby Wam po prostu chciało się coś robić, działać i było fajnie. Pozdrawiam. Dziękuję.